Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam państwa. Kolejny punkt naszego programu, kolejny gość w naszym studiu, pierwszy polityk, dzisiaj minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Witam serdecznie, pani minister. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Wybory w Gdańsku, przedterminowe wybory. Najprawdopodobniej, możemy powiedzieć, wygrała je już Aleksandra Dulkiewicz, była wiceprezydent, właśnie była, nie była wiceprezydent Gdańska. Jak ocenia pani ten wynik, te wybory w kontekście tego także, co działo się przez 20 lat w Gdańsku? No, przede wszystkim chyba wynik bez zaskoczeń. Spodziewaliśmy się tego na podstawie badań, na podstawie sondaży, które były robione przez po śmierci pana prezydenta Adamowicza, więc tutaj zaskoczeń nie ma żadnych. Natomiast to, z czym się będzie musiała zmierzyć pani prezydent, to oprócz kontynuacji, którą zapowiada, przecież jest wychowanką pana prezydenta, no to jednak dyskusja o zarządzaniu mieniem w Gdańsku była jednym z dominujących tematów kampanii jesiennej, więc to będzie taki obszar, który będzie wymagał, myślę, wyjaśnień, i biorąc pod uwagę młodą debiutantkę w roli prezydenta, to pewnie byłoby dobrze, aby z tymi zarzutami zmierzyć się w sposób jednoznaczny i tę wprawdzie stanąć przed wyborcami, i przed organami, które dzisiaj zajmują się z wyjaśnieniem tych afer. Prokuratura, dokładnie, sprawę bada także Centralne Biuro Antykorupcyjne od 2013 roku, o czym szczegółowo także w tygodniku Sieci piszą Marek Pyza, Marcin Wikło. No ale Prawo i Sprawiedliwość, ale także cała Zjednoczona Prawica przygotowuje się teraz też do wyborów. Maj będzie sprawdzianem przed jesienią, mówi Beata Szydło, wicepremier. Czy pani minister zgadza się, że to są bardzo ważne wybory, które sprawdzają wiarygodność, być może także są testem, przed papierkiem lakmusowym, przed wynikami wyborów jesiennych? Wybory europejskie nigdy nie cieszyły się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem społecznym, chociaż ja uważam, że te wybory są ważne z kilku powodów. One na pewno w tym cyklu, maratonie wyborczym, zawsze są takim presondażem przed wyborami parlamentarnymi, choć tutaj też nie przesądzałabym nadmiernie, dlatego że, tak jak powiedziałam, Polacy dobrze się czują w Europie, nie czują zagrożenia, nie czują jakichś nadmiernych emocji z tym związanych, w związku z tym nie czują się nadmiernie zmobilizowani, aby pójść do urn. Te wybory moim zdaniem jednak są istotne. Warto spojrzeć tutaj na perspektywę nieco szerszą niż tylko i wyłącznie przez pryzmat naszej lokalnej polityki, ale to są wybory, które mogą przesądzić o kształcie Europy, bo mamy dzisiaj bardzo poważną dyskusję w Europie, nie tylko za sprawą żółtych kamizelek w Paryżu, ale także za sprawą bardzo radykalnych wystąpień Franza Timmermana, nie tylko w odniesieniu do Polski, prawda? Także to jest dyskusja o tym, jaka będzie Europa w dobie zmieniającej się geopolityki światowej. I to warto również w tej kampanii, byłoby dobrze, aby w kilku przynajmniej debatach tego typu argumentacja wybrzmiała. Nie tylko zatem koncentrując się na propozycjach programowych dotyczących bezpośrednio elektoratu naszego w Polsce, ale także w tej szerszej dyskusji, w której Polska jako duże państwo Unii Europejskiej chce i musi wziąć udział, bo jesteśmy współodpowiedzialni za Europę. Pani minister sugeruje, że zabrakło tego elementu w kampanii wyborczej, tego europejskiego elementu. Kampania jest dopiero na początku, więc rzeczywiście mnie go zabrakło w tych propozycjach programowych zgłoszonych w sobotę dwa tygodnie temu, ale zakładam, że to jest, to był pierwszy start. Akord, to jest start, mamy jeszcze dobre dwa miesiące kampanii, więc czas na to, aby mówić o poważnych sprawach w Europie, dzisiaj na pewno jest. Od kilku dni śledzimy dyskusję dotyczącą nowej polityki konkurencyjności w świetle decyzji Komisji Europejskiej, braku zgody na połączenie dwóch dużych koncernów francuskiego i niemieckiego. Pytanie, jak kształtować to w związku, to ma oczywiście odbicie też na polską gospodarkę. My jesteśmy w dyskusji na temat fuzji dwóch dużych koncernów paliwowych, a zatem Orlen to są, tak jest, i to są tematy, w których naprawdę Polska chce i może brać udział, i mam nadzieję, że w tej kampanii mocno również wybrzmieją. Ta przedsiębiorczość, której pani jest strażnikiem w polskim rządzie, to także jest mocny element kampanii wyborczej, ten polski element przedsiębiorczości tu na miejscu, tu nad Wisłą. Wybrzmiał zresztą w sobotę za sprawą przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, o czym mówiłyśmy z panią minister. Ubiegła sobota, Hala Expo w Warszawie. Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt
to 500 plus od pierwszego dziecka. Ważna sprawa, przywracanie godności, równości, ale także wolności. Bo wolność ma także ten aspekt, który jest, szanowni państwo, w kieszeni. Człowiek, który ma puste kieszenie, pusty portfel, wolny nie jest. My, oczywiście uwzględniając realia, te kieszenie wypełniamy. I także drugi punkt tego dotyczy. To pomoc dla ludzi młodych, wchodzących w życie. Do 26 roku życia, do ukończenia 26 lat. Bez podatku PIT dla pracowników. Tego 18-procentowego. Po trzecie, proszę państwa, obniżenie kosztów pracy, podniesienie sumy, która jest zaliczana właśnie jako ten koszt pracy. To znaczy w ten sposób obniżenie podatków, ale także mamy w planie obniżenie PIT-u tego pracowniczego. Czwarta sprawa to pomoc dla emerytów. Taka trzynastka w postaci najniższej emerytury, 1100 zł dla każdego emeryta. Zrobimy to w tym roku. I zrobimy wszystko, żeby uczynić to także w przyszłym i w następnym. I wreszcie sprawa nieco innego charakteru. Otóż w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe, no to jest głównie PKS, zostały zredukowane o połowę. Z prawie miliarda przejechanych kilometrów do niespełna pół miliarda. Przywrócimy to. Przywrócimy ten miliard. Przywrócimy połączenia. Piątka Kaczyńskiego, znana już państwu, ale skomentujemy z panią minister przedsiębiorczości i technologii, no bo właśnie kilka z tych punktów można by powiązać z rozwojem przedsiębiorczości, kwota wolna od podatku, zmniejszone koszty pracy i brak PIT-u do 26 roku życia. Mi się od razu nasuwa pytanie, czy składki będą odprowadzane za tych młodych ludzi w takim razie? Składki na ubezpieczenia społeczne, tak, mówimy o obniżce PIT-u, redukcji PIT-u do zera. Ja z całą pewnością ten program jest ciekawy. Ma kto takie, będzie, myślę, odprowadzał składki? Dwa pracodawca istotne. Czy rząd to bierze na siebie? No pracodawca, tak jak przepraszam, pracownik, tak jak to ma miejsce dzisiaj. Ta składka jest dzielona, prawda, tak, między tak. pracownika a pracodawcę. Także myślę, że to są dwa ważne elementy, na które warto zwrócić uwagę, które mają wpływ na rynek pracy i na to, no, jest to działanie antycykliczne, bo jesteśmy w roku, który rekordowy rok 2018, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, pewnie się nie powtórzy. Mamy ten ponad 5-procentowy wzrost, nie będzie już tak optymistyczny w tym roku, co nadchodzi, nie znaczy, kryzys? Że nie będzie. Kryzys to za mocne słowo. Spowolnienie. To nadchodzi spowolnienie, przy czym też pamiętajmy w proporcjach. Zakładane bardzo ostrożne szacunki 3,5% wzrostu gospodarczego. Ja myślę, że przy utrzymaniu tempa, które widzimy od początku roku, to tę czwórkę z przodu uda nam się zamknąć rok. Nasi zachodni sąsiedzi 1%. Wielka Brytania mówi o 2,7 w 2023 roku. Więc Polska naprawdę dzisiaj biegnie najszybciej w Europie. Ale pani minister, ale Polska goni te zachodnie kraje, one już dawno prawda. Się rozwinęły. No, my nadrabiamy 200 lat, kiedy po pierwsze nie było nas na mapie Europy, a jak byliśmy, to mieliśmy ograniczony wpływ na to, aby korzystać z rozwoju gospodarczego w takim cyklu rozwijać się, w jakim rozwijała się zachodnia Europa. Więc my rzeczywiście gonimy, ale gonimy
naprawdę w tempie bardzo, bardzo dużym i dzisiaj relatywnie w porównaniu naprawdę rozwijamy się po prostu szybciej. Nawet jak popatrzymy na statystyki GUS-owskie dotyczące zamówień w sektorze produkcyjnym, to u nas one są wyższe niż u naszych zachodnich sąsiadów. Więc z tej piątki myślę, że to, co warto, na co ja zwracam szczególną uwagę, to jest ten zerowy PIT dla tych, którzy wchodzą na rynek pracy. To jest bardzo atrakcyjna propozycja, bo jak dzisiaj mówimy o zrównywaniu szans, o porównywalnym poziomie życia, zwłaszcza na tych młodych stających, będących przed dylematem, czy zaczynać pracę w Polsce, czy jednak nie wyemigrować. A oni są najbardziej mobilni, bo jeszcze nie mają rodzin, więc dla nich decyzja o tym, czy być w Polsce, czy być 500 kilometrów stąd, jest stosunkowo łatwa do podjęcia. Więc jeżeli my im mówimy dzisiaj, zobaczycie realnie większą wypłatę, dlatego że nie będziecie płacić PIT-u do 26 roku życia, bardzo atrakcyjne, to także działanie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie braku rąk do pracy na polskim rynku. I druga ważna bardzo propozycja, myślę, idąca w podobnym kierunku, obniżenie PIT-u z 18 do 17% powszechna dla każdego pracownika. Bardzo dobra, korzystna informacja, oczekiwane obniżenie podatku od wielu lat. Niezależnie od tej piątki, ja myślę, że też warto przypominać, ponieważ pani redaktor pyta o pieniądze. Czy są na to pieniądze? No właśnie, bo opozycja grzmi, nie ma pieniędzy, to jest rozdawnictwo. No, po pierwsze, gwarantuje to pan premier Morawiecki, który do niedawna, przypomnę, był ministrem finansów, jak nikt inny nie ma ma świadomość o stanie budżetu państwa. Pan premier mówi w sposób jasny. W ubiegłym roku zakładaliśmy wpływy z tytułu VAT-u na poziomie 169 miliardów, mamy 176. CIT także ściągalność wyższa niż zakładana. Po dwóch miesiącach tego roku też widzimy, że szacunki były bardziej ostrożne niż to, co do budżetu państwa wpływa. Zatem środki na zaspokojenie tych obietnic złożonych w sobotę, jak mówi pan premier Morawiecki, są i tu jesteśmy bezpieczni. Musimy być bardzo ostrożni, oczywiście, jasne, i te zapędy do wydatków innych, no, muszą być poskromione. Ale środki na te obietnice dzisiaj wydaje się, że są i jesteśmy bezpieczni. Jednocześnie nie zapominamy o tym, że ci, którzy pomagają realizować te ambitne programy społeczne, to są przede wszystkim przedsiębiorcy, bo to jest ten sukces nasz gospodarczy, to jest sukces przedsiębiorców. Sól polskiej gospodarki. I dlatego dla nich też kończymy nad kolejnymi rozwiązaniami. No właśnie, jakie to rozwiązania? Bo ta sól polskiej gospodarki też narzeka, prawda? Konstytucja dla biznesu ogłoszona, wdrożona, pierwsze zmiany są, ale nadal przedsiębiorcy narzekają przede wszystkim, o czym mówi teraz profesor Gwiazdowski, który też włączył się w ten polityczny wyścig o obniżeniu kosztów pracy, o tym, aby te podatki wreszcie obniżyć. No, obniżka PIT-u jest takim, myślę, znaczącym ukłonem nie tylko w stronę pracodawców, nie tylko w stronę pracowników, ale także w stronę pracodawców, bo oni, proponując wyższe, czy uzyskując pracownik wyższe wynagrodzenie, jednocześnie pracodawca będzie mógł mieć nieco niższe koszty z tytułu wypłaty. Ale te rzeczy, nad którymi pracujemy i które chcielibyśmy zakończyć, to przede wszystkim zatory płatnicze zapowiadane przez nas. Jesteśmy dziś komitet stały, mam nadzieję, zakończymy pracę na poziomie komitetu stałego po to, aby w przyszłym tygodniu uchwalić tę ustawę na Radzie Ministrów. Przypomnę, że zatory płatnicze są zmorą polskich przedsiębiorców. Z tego z tytułu niezapłaconych faktur mają znacznie niższą płynność, nie mogą inwestować, nie mogą zatrudniać, więc to jest taka dolegliwość, którą mam nadzieję tą ustawą niwelujemy. W jaki sposób położyć ten okres? Obniżamy terminy, skracamy terminy płatności, zaczynamy od siebie jako administracja, 30 dni to obligatoryjny czas, w jakim musimy zapłacić kontrahentowi, 60 dni w podmioty prywatne, duży do małego. Wprowadzamy rozwiązanie tak zwaną ulgę na złe długi, czyli jeśli pani redaktor dostarczyła mi usługę bądź towar, wystawiła fakturę, a ja nie płacę, to pani zapłaci należny podatek dopiero wtedy, kiedy uzyska pani na szczęście nie wystawiam pani minister faktur, nie ma takiego zagrożenia. Tak jest, ale inni przedsiębiorcy to robią i wiedzą, jak często to oni płacą, a nieuczciwi nie płacą. Więc to są takie dwa podstawowe rozwiązania i kary administracyjne dla tych nagminnie niepłacących w terminie. No i kwestia, jeżeli chodzi o te wybory samorządy, przepraszam, te wybory majowe nadchodzące, czyli te do Europarlamentu.
parlamentu, ale to także jest problem dla Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o te kryzysy, rysy na wizerunku, prawda? I tutaj mamy kilka kwestii, choćby Narodowy Bank Polski, zarobki ostatnio ujawnione, prawie 50 tysięcy złotych dla tych dwóch pań szefowej gabinetu i dyrektor komunikacji w Narodowym Banku Polskim, Jarosław Gowin, szef pani ugrupowania, pani minister, bardzo mocno ścierał się na argumenty z profesorem Adamem Glapińskim, prezesem NBP. Nie on jeden, przypomnę, pan senator Jackowski również tutaj nie pozostawił cienia wątpliwości co do stosunku, jaki ma do siatki wynagrodzeń, ale myślę, że mierzymy się z dwoma problemami. Po pierwsze, to taki, że w sektorze bankowym zarabia się dużo i pozyskiwanie dobrych fachowców do Narodowego Banku Polskiego, do instytucji publicznych, dużego zaufania publicznego jest bardzo wymagające, dlatego nie powinniśmy się obrażać w ogóle na to, że tam są zarobki duże. Problemem, myślę, pozostaje siatka płac. One są porównywalne do tego, ile zarabia się w sektorze. Niektórzy twierdzą, że i tak za wysokie. Porównywalne na stanowiskach kierowniczych w bankach komercyjnych też zarabia się w podobnych widełkach płacowych. Problem tutaj, myślę, polega na siatce płac. Pytanie, czy akurat ktoś, kto zarządza komunikacją, powinien tyle zarabiać, czy pewnie mniejsze oburzenie publiczne, społeczne budziłoby to, gdyby dotyczyło to dyrektorów Departamentu Zarządzania Ryzykiem, bo te są na pewno tymi, na które jesteśmy w stanie się zgodzić. Dlatego ja uważam, że ten serial powinniśmy zakończyć jak najszybciej, bo on nie służy ani życiu publicznemu, ani dymisja jest niemożliwa, jak wiemy, prezes Narodowego Banku Polskiego ma ustanowione, ustawa reguluje sposób powoływania i odwoływania, to jest funkcja kadencyjna. Ja myślę, że pan prezes, który jest z drugiej strony bardzo dobrym prezesem, mamy bezpieczeństwo sektora bankowego zagwarantowane dzisiaj w Polsce, zaufanie do sektora bankowego jest bardzo wysokie, to myślę, że po prostu należy to jak najszybciej uciąć, zwolnić te kobiety, normując sytuację wynagrodzeniową w Narodowym Banku Polskim. Nie ja zarządzam bankiem, to pan prezes musi stanąć sam przed sobą i zarządzić kryzysem komunikacyjnym, jaki dzisiaj ewidentnie... Za który odpowiada za który na koniec dnia odpowiada prezes tej instytucji, więc... Tak. Ale myślę, że no jest to człowiek odpowiedzialny, znany profesor, myślę, że upora się bardzo szybko z tym problemem, bo tak jak mówię, nie służy to polskiemu systemowi bankowemu, nie służy to życiu publicznemu, z całą pewnością nie służy to również naszej kampanii europejskiej. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, a pani minister, powiedzmy na zakończenie, wybiera się w wyścigu o fotel europarlamentarzystki. Panie redaktor, ja mam jeszcze dokończyć zatory płatnicze i prawo zamówień publicznych. Nie wybieram się w maju do europarlamentu, mam jeszcze ważnych kilka projektów do zakończenia. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. I dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę kolejny punkt programu. Przeniesiemy się na chwilę do Sejmu.